Zobaczymy, co tam dalej. No przynajmniej ten znachor gnije w lochu w tej chwili. Niestety tutaj no plany, potencjalne plany naszego władcy. No troszkę komplikuje ten władca Tartu. Który jest dość potężny i w każdej chwili może się no, wykorzystać nasze osłabienie, aby się zbuntować. Mamy... Aha, zmarł także doradca. No, następnego chyba nie będziemy mianować, chyba że chcielibyśmy podwyższyć jednak poziom organizacji plemiennej. Nikt nie jest za. Aha, żeby poprosić o wsparcie po prostu. Dobra, poczekamy, bo tak czy inaczej musimy mieć 1000 prestiżu na zmianę religii. A tymczasem nasz szlak handlowy prowadzący z Kemi wymaga nowego okrętu i ekwipunku, aby sprowadzać tu rozmaite dobra. Okej, stać nas na to. A jest to chyba dość dobra inwestycja. Okej, konspirator naszego władcy poprosiła o... o fundusze, aby zaaranżować morderstwo Jensy. Okej, w sumie czemu nie? Niech spróbuje go otruć. Chociaż jest w lochu, to chyba nawet... nie. Chyba nawet tego nie potrzebujemy. Niech cierpi, niech gnije w tym lochu. Tak więc chyba zrezygnujemy z tego... spisku. Okej, możemy liczyć na nieco większe siły. Moglibyśmy także awaryjnie powołać armię plemienną. Tak więc być może nasz władca jednak... A, no cóż, potomka nie spłodzi, ale no być może chciałby być pamiętany jako jeden z potężniejszych władców. Tak więc coś by chyba chciał osiągnąć. Czy mamy tu jakieś potencjalne cele? Mamy roszczenia do Inflant. A także do jakiegoś Romny, to chyba jest dość daleko. I do Permu, ale no... Przyrodni brat naszego władcy jest wyznaczony na następcę. Aha, do tego mamy roszczenia. Jakimi siłami dysponuje władca Chłynowa? A, dość potężnymi. Dość potężnymi. Osariusz, tak, zapomniałem zmienić język na Steamie. Okej, żeby przyjąć katolicyzm, potrzebujemy 1000 prestiżu. W tym tempie, chyba się tego nie doczekamy. Nawet nasz władca potrzebuje zwycięskiej wojny. No, naprawdę jej potrzebuje. Być może w Skandynawii? Być może ekspansja w Skandynawii? Wpisać w konsoli. Aha. Okej. Zadziała? Nie. Aha, nickname na początku. Okej, tak więc Biejan ma nowy przydomek. I będzie znany jako Biejan Pechowiec. No to było dość pechowe. Bardzo nawet.
Okej, przyrodni brat naszego władcy walczy z kimś. Co to jest za wojna? Został zaatakowany przez jakiegoś Hana. Który chce podbić w armię, okej. A tymczasem nasz dyplomata i kłopotliwy wódz Wambola. Sugeruje, że nasze państwo by skorzystało na tym, gdyby Biejan nauczył się innych języków, którymi mówi się na innych dworach. No i oferuje on osobiste lekcje. Czemu nie? Trzymaj swoich wrogów blisko. Nasz podstępny władca, znaczy podstępny, specjalizujący się w intrygach władca chyba byłby za tym. Ale będziemy winni przysługę Biejanowi z drugiej strony. Dobra, czemu nie? A właśnie, ten Kaganat Lowborn. Okej, wiecie co? Zaatakujemy. Zmażemy z mapy ten okropny Kaganat Lowborn, który nie powinien istnieć. Ponieważ on chyba nic... Tak, to jest jedyna ziemia, którą oni kontrolują. Tylko nie mamy bezpośredniej granicy, tak więc nie wiem, czy moglibyśmy ich zaatakować. Moglibyśmy wyzwolić Karelię. Jaki byłby efekt? Aha, czyli byśmy wyzwolili tutaj wasala nowego. Czemu nie? Mamy poparcie rady. Tak więc no, zlikwidujmy ten okropny Kaganat Lowborn. Mamy także po raz kolejny niebezpieczną frakcję. Ale dobra. Wsyłamy wszystkie nasze wojska. To nie powinno być problemem. Ten Kagan nie ma praktycznie żadnej realnej władzy ani wojsk. Chyba, że jakoś magicznie je zwoła. Ale nie. Nic tu się nie pojawia. Czyli wkraczamy sobie po prostu na ich ziemię i rozpoczynamy oblężenie stolicy, siedziby tego Kagana. Historia Kaganatu Lowborn został chyba niedawno utworzony. A, i ten ród także nie istniał wcześniej. Okej, nie mamy także wojewody, który zmarł. I okej, moglibyśmy wyznaczyć się na to stanowisko Mokhu. A więc wuja naszego władcy, dość potężnego, który jest jednak dobrym dowódcą i jest wściekły, że nie jest członkiem rady. Tak więc by go to rozradowało. Być może będzie to dobry polityczny ruch. Powołajmy go do rady. Okej, co mamy tutaj? Okej. Czyli przyrodni brat naszego władcy uzurpował jakiś tytuł. A, okej, dobra. Okej. Niestety przyrodni brat naszego władcy poniósł porażkę. Został pobity przez chyba tego jegomościa. Hana Palfiego Domotora. Zwanego także Wschodnim Wiatrem. Który jest, no utworzył tutaj węgierski... A, jest... Okej, no tak więc węgierscy nomadzi niestety podbili Biarmię. A my tymczasem zdobywamy fortecę.
Tu jest jeszcze chyba świątynia, tak? Ugrofińska świątynia. I mamy ofertę pokoju. O, zyskamy także 200 prestiżu. Tego potrzebujemy. Tak więc akceptujemy te warunki. Mamy zwycięstwo. Możemy rozwiązać nasze siły. I to jest... O, przyłączony do naszej bezpośredniej domeny. Tak więc świetnie. Ale mamy tutaj jakieś nomadyczne wpływy. Jak to działa? Nie mam doświadczenia z nomadami. A, to jest po prostu ten modyfikator. Czyli olbrzymie ryzyko wybuchu buntu. Ponieważ mamy tutaj nomadyczną, częściowo nomadyczną populację. Dobra, wysyłamy więc Moku, naszego wojewodę i potężnego wodza, aby spróbował stłumić tutejsze rebelię. Jak długo to będzie obowiązywało? Rok. Okej, czyli musimy nie dopuścić do buntu w ciągu roku. Myślę, że to jest do zrobienia. Alduin Sikorski, witam. A co do tego... Hana... Niby ma tylko 2,5 tysiąca wojów, ale... O, i przegrywa. Traci wojów w tej chwili. I okej, niestety. Niestety lekcje języka łotewskiego i próba poprawy relacji nic nie dały. Ponieważ Wambola, potężny wódz Tartu, chce niepodległości. Żąda jej. I nasz władca nie będzie szantażowany jako człowiek odważny. Tak więc będziemy mieli wybuch wojny. Tak, mamy rewoltę prowadzoną przez Wambolę. I ma on dość spore siły. Ponad 2000 wojów. Plus jest taki, że nie ma on prestiżu, aby powołać armię plemienną. Tak więc my możemy powołać 1400 wojów, a także siły naszych wasali. To jednak czy to wystarczy? Zbierzmy się na razie w stolicy. Dużo będzie tutaj zależało właśnie od tego Moku. Bardzo dużo od niego będzie zależało. Bo ile on ma sił? A, nie ma aż tak dużo. Okej, tak więc no bez... No Wambola nie udziela już tych lekcji obcego języka. Tak więc to jest zakończone. I chyba będziemy musieli zwołać armię plemienną. Stać nas by... No, moglibyśmy także nająć w sumie najemników. Tylko to jest olbrzymi koszt. Olbrzymi miesięczny koszt. Chyba armia plemienna byłaby lepszą opcją. Mamy tutaj także sojusznika najwyraźniej. Okej. Nie wiem, kim on jest, ale chce nam pomóc. A, ale... Moku nie chce. Tak więc nie mamy chyba wyboru. Trzeba powołać plemienną armię, co jest jednak olbrzymim kosztem, jeżeli idzie o prestiż. Tylko teraz tak, mamy... Zbliża się powoli zima. Tak więc skierujemy się do Karelii. Poczekamy na wiosnę i dopiero potem ruszymy do Inflant, albo... Okej, trwająca wojna domowa sprawiła, że wielu lojalnych weteranów i innych poszukiwaczy przygód zebrało się w Kemi, aby nam pomóc. O! Super! Zmierza tutaj także... Buntownicy zmierzają tutaj, tak więc chyba na nich poczekamy.
A, skierowali się tu? Tracą sporo chyba wojsk z powodu zimy. To jest brat? To nie jest brat. Z zupełnie innego rodu. Brat tutaj cały czas jeszcze technicznie rządzi Permem, ma jedną prowincję. Zresztą weźmy mapę być może terenu. Okej. Ciotka naszego władcy i mistrzyni szpiegów znalazła haka na jednego z wasali. A, więc tego Rastosa. Dobra, tak więc wykorzystajmy tego haka, aby mu zagrozić. Bo on chyba... Świetnie, nie będzie dołączał do frakcji, a on do takich frakcji chyba dołączał. I niestety naszym nowym następcą będzie Moku. Jeżeli nic się nie zmieni. Dobra, mamy kwiecień, ruszamy więc na Inflanty. Okej, spotkamy się z wrogiem w Indrii, prawie. Okej, mamy go tutaj. Po raz kolejny nam ucieknie. Wysiłki naszego władcy, aby stał się bardziej jak... na tyle dobry jak Akka, sprawiły, że traktuje innych z większym zrozumieniem i respektem. W rezultacie, z powodu jego szlachetnej natury, niektórzy zaczęli nazywać naszego władcę głosem Akki. Okej, świetnie. Poprawa opinii. A my tymczasem ścigamy tutaj armię wodza Tartu. A, dowódcy, racja. Coś, nie możemy go doścignąć. Okej, będziemy mieli bitwę w Nowogrodzie. Dwukrotna przewaga liczebna. I sukces przy minimalnych stratach, 177 tylko. Tak więc czas zdobyć jakieś fortece wroga. Okej, będziemy mieli kolejną bitwę. Świetnie. I dobra, zaczniemy chyba oblężenie. I okej. Pełne zwycięstwo. To więc jaki to będzie rezultat? Wtrącimy go do lochu i oczywiście Inflanty powracają, podejrzewam, pod nasze rządy. Tak więc pełen sukces, ale... Ale to nie rozwiązuje do końca problemu. No, ponieważ póki jest w lochu... póki Wambola jest w lochu, no to jest okej, ale... Jeżeli on zginie, to pojawi się tu nowy, potężny władca.
Tak więc byśmy musieli tutaj dokonać rozbioru jego domeny. To czy moglibyśmy tego dokonać? Nie wiem, jak tam nasze prawa. Podejrzewam, że Rada musiałaby chyba za tym zagłosować. Ale odbierzmy mu, powiedzmy, samo tartu. Okej, okay, jest zdrajcą. Nasi wasale nie będą mieli nic przeciwko. I mamy poparcie Rady. To więc odbieramy mu to. Czy moglibyśmy odebrać mu więcej? To więc Kalevan. O, okej. Okay. Możemy jeszcze powiększyć domenę o jedną prowincję. To więc odbierzmy mu także Ładgalię. Okej, okay, w tej chwili już chyba... W tej chwili już chyba troszkę wyczerpaliśmy kredyt zaufania u naszych wasali. Ale... Aha, tak więc nie możemy już więcej odebrać. Ale to wystarczy. Chyba wystarczająco tego władcę osłabiliśmy. Okej, okay, małżonka naszego władcy narzeka na to, że Biejan jest no, ciągle gdzieś tam w rozjazdach. Nigdy go nie ma. I gdy nasz władca przyłapał ją na tym, że miał nieco więcej złota, to... I nasz władca postanowił kupić jej coś ładnego. Być może biżuterię? Okej, okay, nasz władca nie jest jakoś hojny, ale jest także umiarkowany. Własną podobiznę. No nie wiem, czy to żonie by się spodobało, ale rubinowe kolczyki powinny. Okej, okay, zwolniła się także... zwolniły się także... Oczywiście dwa stanowiska. Dobra, niech ten Tolik będzie... dyplomatą. Będzie także... ma dobre relacje z naszym władcą. A co do zarządcy, niech będzie to... powiedzmy ten tu Biejan. Okej, mamy także specjalną decyzję, a więc Boga Patrona. I nasz władca koncentruje się w tej chwili na wojnie. No niestety, jego linia... na nim wygaśnie. Czyli kto tu koncentrował się na wojnie? Tapio i Meliki chyba, nie? Mistrzowie łowów. Okej, nasz władca wyruszył na polowanie z niewielką drużyną. I podczas przerwy na posiłek zaczął dyskutować na temat łucznictwa z Tolikiem. Polish Milk, wielkie dzięki. Po raz kolejny przesadzasz, ale wielkie dzięki za zasponsorowanie kolejnego suba dla Patrodaka. Witamy także Patrodaka. Witam, witam. Ok, tak więc nasz władca zaprzyjaźnił się z naszym tu dyplomatą. Mamy kolejną decyzję, więc wyznawanie przodków i tym razem poprosimy o wsparcie w bitwie. Moglibyśmy złożyć w ofierze buntowniczego Wambole i tak też chyba zrobimy, chyba sobie na to zasłużył. Knuł przeciwko naszemu władcy, zbuntował się, przegrał i zostanie złożony w ofierze bogom. Całkiem nieźle. Mamy dużo większe maksymalne siły. O,
Okej, okay, nasz władca najwyraźniej uważa, że jego dowódcy nie znają się na rzeczy, nie znają się na strategii. I mógłby nauczyć Tolika rzeczy lub dwóch. Okej, okay, nauczmy go walki, prowadzenia lekkich piechurów. I świetnie, przyjaciel naszego władcy przyjął tą lekcję. A aby stać się lepszym wojownikiem, ponieważ jest to ambicją naszego władcy, zdawał sobie sprawę, że musi być w lepszej formie fizycznej. W niedalekim lesie jest ścieżka, która idealnie nadaje się do biegów. Tam miejmy nadzieję, że to podbuduje jego kondycję. I podbudowało! Bardzo szybko! Nasz władca stał się człowiekiem rosłym. Czyli dieta musiała być też dobra. Dużo białka. Aha, mówicie, żeby jednak podwyższyć ten autorytet. O! Okej. Okay. Mamy poparcie. Jeżeli dobrze widzę. Zobaczmy, upewnijmy się. Raz, dwa... Dwa głosy za. Ten się wstrzymuje, czyli podejrzewam, że... A nie, będzie za. Przeciw, przeciw. Czyli to powinno przejść. Jeżeli to dobrze interpretuję, to powinno to przejść. Okej, okay, spróbujmy. Okej, okay, nie przy... dobra, nie przeszło, pomimo tego, że były trzy głosy za i trzy przeciw. Myślałem, że w tej sytuacji to powinno przechodzić. Najwyraźniej nie. A, pusty doradca nie daje głosu. Okej. Okay. Kolejna próba, chyba za 10 lat, o ile się nie mylę. Tak, za 10 lat. Ale cóż, mamy teraz dość spore siły. Poczekajmy, aż troszkę więcej tych wojów przybędzie. I ruszymy chyba na kolejny podbój. No ten Chłynów tutaj aż się prosi o podbicie. Zwłaszcza, że te ziemie kiedyś należały do Laponii. No i przydałoby się także połączyć lądowo z tą prowincją tutaj. A tymczasem nasz władca zorganizował grę wojenną. Grę wojenną, aby poprawić strategię? Dobra, czemu nie? O, co ciekawe, tą grę będzie rozgrywał ze swym wujem i potężnym wodzem, a więc Moku. Okej, niech najlepszy wygra. O, a co... O! A co ciekawe, Moku, tutaj zauważyłem, odczuwa sympatię wobec chrześcijaństwa. O, to ciekawe. Okej, okay, tak więc Moku postanowił w pierwszym ruchu dokonać frontalnej szarży w centrum formacji naszego władcy. Tak więc może on wzmocnić centrum, bądź też powoli te siły wycofać. Nie wiem, niech wzmocni. Okej, okay, tak więc najwyraźniej ta gra, tak naprawdę, wojenna, robi się dość napięta. Tak więc siły, tak więc nasz władca wzmacnia swoje siły w centrum, podczas gdy Moku zaczyna nacierać na flanki, które szybko upadają. Leandu, czyli to żona chyba naszego władcy, sugeruje użycie kawalerii właśnie na flankach. Czy małżonka naszego władcy się na tym zna? Być może. Dobra, niech posłucha żony. Użyje kawalerii na flankach.
Okej, niestety chyba to nie pomogło i nasz władca przegrał. Traci nieco prestiżu, a Moku zyskuje dość sporo. Co nie jest dobre, ale mówi się trudno. Alduin Sikorski, pytasz o nowego patcha do Stellaris? Te zmiany w patchu, bo nie miałem za bardzo czasu, żeby grać jakoś długo. Zmiany wydają się dobre, a co do DLC, to się nie wypowiadam, bo nie kupiłem. Okej, podczas każdego polowania nasz władca upewnia się, aby złożyć ofiary Tapio i Meliki w zamian za ich hojność. I muszą być oni mu wdzięczni, ponieważ jego strzały coraz częściej trafiają w cel. Okej, nasz władca będzie bardziej zdrowy. Lepsza tężyzna fizyczna i lepszy w walce bezpośredniej. No może to się przydać. I właśnie, ktoś tam też wspomniał, że nasz władca ma córkę. Tak więc chyba się zainteresuje jej przyszłością. Ja normalnie córki ignorowałem, ale w tej sytuacji chyba faktycznie tą córką się zainteresujemy. Jak powinna być wychowana? Ma 10 lat. Jest uparta. Odpowiedzialna. I indolent, nie wiem co to znaczy. Niech będzie dumna, powiedzmy. Ok, zobaczmy jak tam nasze siły. Już niemal odbudowane. Władca Huenowa chyba z kimś wojuje. Ok, nie ma złota, czyli prowadzi wojnę już dość długo. Walczy z jakimś poszukiwaczem przygód. I wygrywa, ale jest strasznie zadłużony. I powołał plemienną armię. Ok, to więc poczekamy na zakończenie tej wojny, rozwiązanie plemiennej armii. I wtedy go zaatakujemy. Okej, nasz władca dobrze się sobie przyjrzał i stwierdził, jakie są jego słabości i siły. Po wielu godzinach zdał sobie sprawę, że nie ma się czego wstydzić, bądź też, że ma więcej plusów niż minusów. Okej, nasz władca jest chyba umiarkowany. A weźmy opcję numer 1. No jednak nie uderzyło to do głowy naszemu władcy, nie stał się dumny. Co mówicie, żeby mistrza szpiegów wysłać gdzieś tam do bardziej zaawansowanych części świata? W sumie czemu nie? Do Bizancjum? No dobra. A Bizancjum no tutaj jest stolicą doprawdy potężnego imperium, no które jednak, jak widzicie, zmaga się z regularnymi wojnami domowymi. Glink mówi, żeby Skandynawię zaatakować. No tu byłyby dość łatwe cele. Powiedzmy ten Jamtland. Mamy tutaj katolickiego władcę, bardzo słabego, nie ma chyba sojuszników. No to byłoby bardzo łatwe, żeby go pokonać. Natomiast czemu nie? Racja. To więc moglibyśmy zrobić to w imieniu roszczeń naszego wasala, Jarrego, bądź też moglibyśmy to podbić i włączyć do domeny. Włączmy to do domeny. Możemy sobie pozwolić na jeszcze jedną prowincję i przysporzy nam to także prestiżu. A więc powołujemy nasze siły, zwołujemy
wasali? No i tu, z tej prowincji startu mamy olbrzymie siły. Mamy tu szpital, najwyraźniej. Nie wiem, jak do końca to działa. A, okej, wszystko całkowicie rozbudowane prestiżem. Pewnie dlatego. Żona wodza Ulfos Abaui spędziła kilka dni w Kemi. I okej, możemy tutaj nawiązać jakieś relacje dyplomatyczne? Czemu nie? Kto wie, może się przyda. A nie, chyba nie zadziałało. I dobra, o, chociaż nie ma. 1200, poczekamy więc jeszcze chyba na nasze siły. Przydałby się także nowy dowódca, którego natychmiast najmiemy. O, bardzo dobry. A, musimy z niego zrobić dowódcę. A, nie mamy flanki, okej. Dobra, zgromadziliśmy więcej sił. Zmierzają tutaj także inni wodzowie. Czas na atak. Okej, Jamtlandczycy się wycofali. Zwycięstwo. No i te siły wyślemy, aby prowadziły oblężenie. Pierwsza sprawa, ikonka to... Aha. Siły naszych wasali. Zbyt długo je mamy. Ale to są... dosłownie kilku wojów ze świątyń, które kontrolujemy. Ok, wojna wygrana i Jamtland podbity. Okej, wódz Smoku, który jest jednocześnie naszym wojewodą, chce poeksperymentować z nową technologią wojskową. I okej, chce funduszy na to. W sumie czemu nie? Bycie królem nie jest czasem łatwe. Zawsze są sprawy do załatwienia. Poddani, którzy chcą audiencji. Bądź też wasale, którzy narzekają na jakieś wymyślone niesprawiedliwości. W końcu jednak nasz władca ma momenty dla siebie. I teraz pytanie. Okej, może... zaoferować jakiejś kobiecie przechadzkę. No to jedynie skończy się na rozmowie w sumie. Bądź też może być sam. Zobaczmy, jakie cechy charakteru ma nasz władca. Jest umiarkowany.
Chociaż jest też odważny. Weźmy opcję numer 2. Jednak nie stał się z tego powodu nieśmiały. A co mamy tutaj? Komu bije dzwon? Coraz częściej nasz władca udaje się do swojej komnaty wieczorem, będąc straszliwie wyczerpany i osłabiony. Tej nocy zdarzyło się dokładnie tak samo. Dość bardzo szybko nasz władca zasnął po całym dniu ciężkiej pracy. Jednak ostatnio ma coraz większe problemy, aby właśnie zasnąć. Siedzi on w swoim pomieszczeniu, przesuwając figury szachowe i pijąc nieco miodu. Nagle nasz władca słyszy za sobą jakiś hałas. Odwraca się i stoi tam kobieta, której nigdy w życiu wcześniej nie widział, która delikatnie się uśmiecha. Dobry wieczór, panie. Jestem śmiercią i przybyłam, aby ciebie ze sobą zabrać. W jej ręku jest sztylet. Kim ona jest? Okej, jakaś Włoszka Eugenia, która twierdzi, że jest śmiercią. Tak więc nasz władca może wyzwać ją na pojedynek szachowy. Bądź też powiedzieć nie dziś i walczyć. Okej, nasz władca jest odważny. Nasz władca jest odważny. Tak więc nie dziś. Ale szanse na sukces bardzo małe. Ale dobra, roleplay. Roleplay. Nasz władca jest odważny. Okej, gdy ten incydent doszedł końca, nasz władca nawet nie pamiętał, co się wydarzyło. Zakończyło się to dosłownie w kilka sekund pełnych ślepego gniewu i strachu. Okej, tak więc sztylet upada na podłogę. I nasz władca, no kompletnie przemęczony władca, pada na kolana, wpadając w kałużę ciepłej krwi. Pytanie tylko, czy to jego krew, czy też jej. Nie jest to jasne. Okej, tak więc nasz władca wzywa na pomoc strażę. Stracił dłoń, jest poważnie ranny, ale zwyciężył. I zamordował tą tutaj... Kim ona jest? Była mistrzynią szachową, tak więc nasz władca raczej by przegrał pojedynek w szachy. Ale żyje! Żyje, ale stracił kolejną część ciała. Stracił kolejną część ciała. I no, jego przydomek wciąż do niego pasuje. Jest doprawdy pechowy. Okej, okay, a tymczasem nasz wojewoda, no tutaj wykorzystał te fundusze, sprowadził jakiegoś wynalazcę i skonstruował opancerzony rydwan. Okej, okay, bardzo ciekawy pomysł. Tak więc jest on napędzany przez dziesiątkę mężczyzn, którzy siedzą w środku i ciągną ten rydwan do przodu. Kierowani są oni przez dowódcę, który siedzi w obrotowej wieżyczce zamontowanej na szczycie pancernego rydwanu. Pojazd wyposażony jest także w kilka balist. Chociaż nie wiem, czy na tym etapie w Laponii byłyby balisty. No jednak niestety sama tylko waga tego dziwnego pojazdu sprawia, że mosty się zapadają. A, no i zapadł się most. Wynalazek niestety został utracony, gdy wpadł do rzeki, zabijając także jego wynalazcę. Z kolei sam Moku ledwo co uszedł z życiem. Okej, tak więc niedobrze. Czy Moku zostanie ranny? Nie, ale jest zestresowany.
Diabeł piszczałka. Jak tak dalej pójdzie, to straci resztę członków i dostanie przydomek kadłubek, że sam kadłubek zostanie. No, no cóż, ma dopiero 33 lata, tak więc jeszcze wiele kończyn i części ciała może utracić. Okej, świetnie, rany naszego władcy się zagoiły. Pozostały tylko blizny. A tymczasem jakiś niejaki Ammot, nie wiem nawet kim on jest. A, to jest syn Jensy. Syn Jensy osiągnął pełnoletność. Syn Jensy. Jensa, jak pamiętamy, to jest ten kastrator. Okej, jak tam nasze siły? Odbudowane. A jak tam władca Chłynowa? Zakończył wojnę. Wciąż jest na min... A nie, cały czas prowadzi wojnę. Cały czas ma dość spore siły. Które jednak mają kiepskie morale, bo nie jest w stanie ich opłacać. Być może jest to jednak dobry moment na atak. Jeszcze chwilę poczekamy. Gring mówi, żeby go zabić, żeby ta linia wymarła. Ale wiesz, nasz władca mściwy nie jest ogólnie. Okej, okay, Islandia. Kto rządzi w Islandii w ogóle? Zobaczmy. W każdym razie podbili resztę Jamtlandu. Jedwart Mądry. Z Islandii. Wiking. Okej. Okay. Okej, okay, nasz władca po raz kolejny... No, wylizał się z ran. Wylizał się z ran, odzyskał pewność siebie i po raz kolejny chce poprawić tężyznę fizyczną poprzez bieg. O! No proszę. Umiejętności powalenia przeciwnika w walce przynoszą sławę naszemu władcy. Wielu opowiada o jego bitności. I że nie jest mądrym, aby wdać się w bójkę z Biejanem. O, świetnie, tak więc przyniosło to prestiż. No, nasz władca zaczynał tak niepozornie. I co ciekawe, po tej kastracji, no się przeradza tutaj w jakiegoś pogańskiego, nie wiem, berserkera. Ciekawa metamorfoza. Świetnie. Z kolei jego oddanie Tapio i Meliki przynosi kolejny skutek i podnosi jego umiejętności dowodzenia, które no dość zadziwiająco rosną. Dość zadziwiająco rosną. I to ma chyba, tak, ma to chyba także efekt na liczebność naszych wojsk. Okej, okay, córka naszego władcy dorasta i potrzebuje nauk. To więc nasz władca może jej powiedzieć, że zasługuje na wielkość, że ma być pracowita, że ma czekać na, że przyjdzie na nią czas, że ma być cierpliwa, bądź też, żeby sama się nauczyła. Okej, okay, nasz władca jest cierpliwy, to więc wybierzmy tą opcję. Okej, okay, i z tego powodu... Okej, okay, to dziwne. Z tego powodu zarządza zbyt dużą domeną. No jednak to chyba niedługo minie. 5 lat. Jak tam ta wojna Chłynowa? Mamy nowego wodza, siły dużo mniejsze.
I okej, nie mamy skarbnika. Powołajmy nowego. Jensa, ale to jest inny Jensa. Nie jest zbyt dobry, tak więc zaprosimy nowego kandydata. Czy jest dobrym zarządcą? Tak. Świetnie. Dobra, będziemy powoli streama kończyć, ale jeszcze bym chciał coś podbić. O! A co mamy tutaj? Skarbiec, skarbiec rodu Maggar został powiększony. Został powiększony o kolejną relikwię, kolejny skarb. A więc czaszkę trofeum. Tak więc należała ona najwyraźniej do jakiegoś, kogoś ważnego, być może jakiegoś wojownika. I będzie przynosiła więcej prestiżu. Tylko pytanie, skąd on ją otrzymał? I właśnie tu mam... Zobaczmy... O, wiecie co? To będzie dobry z punktu widzenia roleplayu. Nasz władca przekształca się w jakiegoś tutaj wojownika wielkiego. Tak więc poszukamy chyba także jakiegoś doskonałego kowala, aby wykuł naszemu władcy potężną broń. Tak też chyba zrobimy. Tak więc pytanie, po jakiego kowala poślemy? Tak więc może to być zbrojmistrz? Ktoś, kto wykuje naszemu władcy zbroję? Może to być także złotnik, który wytworzyłby jakąś biżuterię? Ha, zbroja czy miecz? Czy broń? Broń. General Decker mówi, że to mocno drogie. Mamy sporo złota. Okej, Moku opowiedział o pewnej... o pewnej kobiecie, która jest kowalem. No więc nie... kto to jest? Niejaka Allet. I zaprosił ją na dwór. No dobra. Ta wojna z Chłynowem za chwilę dobiegnie końca. Okej, po tym, gdy wojewoda Moku zapewnił naszego władcę, że ta kobieta kowal no faktycznie zna się na rzeczy, nasz władca przyjął ją na audiencji. Przedstawiła się jako mistrzyni Allet. I przedstawiła mu swych wielu asystentów, którzy przynieśli przykłady jej pracy. Czy mój król chciałby coś specjalnego? A więc tak, może to być miecz, może to być lanca, topór, bądź też buzdygan, topór. Ja myślę, że topór będzie pasował do Biejana. Jesteśmy z dzikiej północy, tak więc topór. A, topór, rozumiem. Doskonały wybór, mój królu. Mówi mistrzyni Allet i posyła po swą służbę po 3 topory. Mam tutaj 3 przykłady przedmiotów różnej jakości. To więc trzeba by stwierdzić, ile nasz władca będzie w stanie zapłacić. Ok, czyli tak. Coś efektywnego. Czyli nasza lekka piechota by lepiej walczyła, więcej prestiżu, lepsza walka i dowodzenie i walka bezpośrednia, dość spory koszt. Mamy także coś słabszego za 75 sztuk złota. Dobra, kupujemy najlepszy topór. Najlepszy topór. Okej, pewnego popołudnia, gdy nasz władca chciał sprawdzić, jak tam mistrzyni Allet idzie wykuwanie jego topora. Nagle zauważył, że córka naszego władcy, a więc młoda Leandu, pomaga jej w kuźni, co ciekawe. Tam więc razem najwyraźniej podnoszą one kawałki metalu,
i Alet pokazuje Leandu, jak ten metal przekształcić w odpowiedni kształt. Tak więc nasz władca może się z tego powodu cieszyć, bądź też nie. A czemu nie? Niech się cieszy, że jego córka jest pracowita i coś czegoś nowego się dowiaduje. I stała się także rosła. 15-letnia córka naszego władcy jest rosła, silna fizycznie. Hartej, no to musi być jednoręczny topór. I w końcu topór, nowy topór został wykuty. Ta więc mistrzyni Alet przynosi tą broń w specjalnej, ciężkiej skrzyni. I ręce aż się trzęsą naszemu władcy z podekscytowania. No dobra, zobaczmy. Czyli mamy w skarbcu topór bojowy. No, zobaczmy, czy Biejan faktycznie będzie zadowolony. A, no jest, to jest chyba to, za co płaciliśmy. Tak. Bardzo nam się to przyda. A, ręka, racja. No, jedna ręka się trzęsła naszemu władcy z podekscytowania. Sorry. I dobra, wiecie co, chyba... Okej, być może to jest dobry moment na zakończenie. Chyba się nie doczekamy końca tej wojny. Leandu, a więc jedyne dziecko spłodzone przez naszego władcy, osiągnęła pełnoletność. To więc zobaczmy tylko, na kogo wyrosła. Okej, no marnuje pieniądze, nie potrafi zarządzać. Jest silna fizycznie i rosła, dobroczynna, cierpliwa, uparta i umiarkowana. I dobra, wojna z Chłynowem, widzę, się zakończyła, tak więc szybko, szybko ich zaatakujemy. To nie powinno być zbyt skomplikowane. Chociaż ma dość sporo złota, mogłoby być na najemników. Poczekamy z tym do kolejnego streamu. O, no, o cholera, właśnie, tego nie zauważyłem. Czyli Kaganat Khan. Węgierski Kaganat Khan. Niebezpiecznie urósł w siłę. A, no chyba, że ten wschodni wiatr padnie niedługo i być może to jego imperium się rozpadnie. Ma 69 lat. Ale faktycznie, to wygląda dość niebezpiecznie. Wygląda to dość niebezpiecznie. Pokazać mapę na koniec, dobra?